Wstąpił do swojego występu Roman Kołdelka, a zatem popatrzmy na Johanna Remmene-Evensena. Do dziś najdłuższy jego skok to było 224,5 metra, dziś 243 metry podczas treningu. Nowy nieoficjalny rekordzista świata Johan Remmene-Evensen teraz też będzie bardzo, bardzo daleko, ależ niesamowicie daleko. Znowu skacze Norweg, znowu chyba ponad 240 metrów, proszę Państwa, z szóstej belki startowej, 246,5 metra. Mamy kolejny nieoficjalny rekord świata Johanna Remmene-Evensena. No, dwukrotnie poprawić rekord świata jednego dnia to jest wyczyn nie lada.